Angelika Karasek, witam Państwa w najnowszym wydaniu informacji AWNIM. Rada Miasta bez przewodniczącego. Jak my możemy ocenić słowo parasol ochronny? Plebiscyt na Człowieka Roku 2022. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które głosowały na moją osobę. Zalfon kontra ratusz. Delikatnie mówiąc, można uznać, że rzecznik przekazał nieprawdziwe informacje. Nie widzę większego sensu, żeby sprawować parasol ochronny nad spokojną pracą ratusza. Takie słowa z ust radnego opozycyjnego nikogo by nie zdziwiły. Czy zatem tego typu słowa szczerości padły ze strony tych, co to nie kochają obecnego burmistrza, czy jednak ze środowiska, które owy parasol ochronny roztoczyło? Za chwilę ujawnimy, czyje to słowa, ale ujawnimy także, co działo się w ostatnim tygodniu, który obfitował w wydarzenia polityczne, jakich nasze miasto dawno nie widziało. Zdradzimy jedno. Krzysztof Paśnik utracił w ratuszu większość. I to nie koniec jego problemów na finiszu zasiadania na funkcji burmistrza. Niemałe zamieszanie wywołał Grzegorz Gregorowicz, którego działania opisaliśmy w zeszłym tygodniu. Na szczęście większość rady porozumiała się i 15 marca odbyło się posiedzenie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Jednak jeżeli ktoś myślał, że owo posiedzenie poprowadzone zostanie przez Gregorowicza bez zgrzytów, to się srogo zawiódł. Zerknijmy zatem, co wydarzyło się 15 marca. Za chwilę złożę rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Lubartów na piśmie. Tu mam już przygotowane. A drugi komunikat jest taki, że wyznaczam w trybie paragrafu 24 ust. 2 statutu, proszę zerknąć, zastępcę przewodniczącego Rady Miasta pana Grzegorza Siwka do prowadzenia obrad tej sesji do czasu, gdy to będzie konieczne. Ponieważ z treści tego paragrafu wynika, że mogę upoważnić zastępcę, czy wyznaczyć do prowadzenia obrad tylko wtedy, gdy jestem nieobecny, to opuszczam to zebranie. Dziękuję. Po owej wygłoszonej formułce Gregorowicz opuścił obrady. Co ważne, radni nie przejęli się poczynaniami Gregorowicza i obradowali dalej. Okazało się, że mimo wielu punktów sesja przebiegła sprawnie. Obrady poprowadził zastępca przewodniczącego, który inaczej niż Gregorowicz nie przerywał radnym, nie wdawał się z nimi w dyskusję, ani nie wygłaszał długich monologów. Radni w końcu przegłosowali uchwały, których na nielegalnie przerwanej sesji nie dopuścił do głosowania Gregorowicz. Na pierwszy ogień poszła uchwała dotycząca odwołania Gregorowicza ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Zdaniem wnioskodawców pan radny Grzegorz Gregorowicz nie spełniał w sposób optymalny oraz oczekiwany funkcji przedstawiciela miasta Lubartów na forum zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej i dlatego zasadne jest odwołanie radnego jako dodatkowego przedstawiciela gminy miasta Lubartów w zgromadzeniu Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. Tyle tytułem uzasadnienia. Za chwilę dokonamy odwołania dwóch przedstawicieli ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej i proszę Państwa, tak jak odwołanie pana Krzysztofa Rzyśki jest czymś naturalnym, przestał być radnym miejskim, mimo że nawet gdyby nie był radnym, to by mógłby być naszym przedstawicielem, reprezentantem w tym Związku Komunalnym Gminy Ziemi Lubartowskiej zgodnie ze statutem, ale przyjęło się, że zazwyczaj z radnych są wyłaniani przedstawiciele do tego zgromadzenia. Nieco inaczej dzieje się w innych gminach, z tym, że tutaj od początku w zasadzie jak miasto Lubartów jest w związku, zawsze był to przedstawiciel gminy. Natomiast w przypadku pana Grzegorza Gregorowicza, no tutaj jest odwoływany jeszcze pełniący obowiązki radnego radny i nie ukrywam, że cieszę się z tej decyzji, cieszę się z tej uchwały. Uważam, że to jest dobry krok w dobrą stronę, ale również zwracam uwagę, że dla pozostałych naszych przedstawicieli w tym związku komunalnym, dla pana burmistrza, dla pana wiceburmistrza, że tak jak pan Gregorowicz, tak i uważam tutaj panowie, może nieco mniej pan wiceburmistrz Małyska, interesujecie się kwestią, która jest najważniejsza dla mieszkańców Lubartowa, mianowicie ceną odpadów. Prześledziłem wszystkie posiedzenia zarządu, prześledziłem wszystkie posiedzenia zgromadzenia związku i proszę państwa, zwróćcie uwagę, polecam te obrady z tak naprawdę miesiąca na miesiąc, z roku na rok miasto Lubartów jest liderem, jeżeli chodzi o segregację odpadów. Jeżeli porównamy to z innymi gminami, no to proszę państwa, w naszym wypadku wskaźnik jest prawie dwukrotnie wyższy segregacji niż w innych gminach. Przypominam, że kosztem, najbardziej kosztochłonnym, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadu, jest koszt odpadu zmieszanego.
I niestety przez ten ostatni okres, tutaj wiem, że pan wiceburmistrz Małyska bardzo intensywnie zabierał głos w tej kwestii, więc tutaj nie będę zwracał uwagi, natomiast pozostali nasi przedstawiciele niestety nie argumentowali tego. Niedawno był przyjęty nowy plan finansowy. Gmina Lubartów dofinansowała swoim mieszkańcom cenę za odpady. Miasto Lubartów niestety nic. Nasi przedstawiciele nie mieli żadnych uwag. Jednocześnie podzielono koszty na poszczególne gminy. Nasi przedstawiciele również milczeli. Jest mi z tego powodu przykro. No i również pan Grzegorz Gregorowicz nie podnosił tego argumentu, dlatego uważam, że to jest dobra decyzja i będę głosował za tymi uchwałami. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać wnioskodawcy, co dokładnie oznacza optymalny i co dokładnie oznacza oczekiwany i przez kogo oczekiwany? Po czym poznamy, że kandydat będzie spełniał te warunki? Dokładnie to samo znaczy, co oznaczało uzasadnienie uchwały odwołującej dodatkowego przedstawiciela ze związku pana Marka Polichańczuka. Dokładnie nota w notę jest to samo uzasadnienie. Natomiast dokładnie co oznacza, będziecie państwo mogli zobaczyć ewentualnie po dalszej działalności, jeżeli takiego przedstawiciela wybierzemy. Dziękuję bardzo. Miałem krótko zabrać głos, tutaj pan radny Kusek wywołał mnie podobnie do mównicy. Co prawda tutaj głównym inicjatorem tej uchwały jest Klub Wspólnoty Lubartowskiej. Natomiast może ja w takim wypadku uszczegółowię. Proszę państwa, odbyła się sesja Związku Komunalnego Gminy Lubartowskiej. Nie ta ostatnia, tylko przedostatnia. Byliśmy zapewniani, że w tym związku dzieje się źle, że są nieodpowiednie osoby, że są osoby, które optymalnie nie reprezentują naszych interesów w tym Związku Komunalnym Gminy Ziemi Lubartowskiej i polecam awanturę, jaka nastąpiła pomiędzy panem przedstawicielem Gregorowiczem, a panem przedstawicielem Gruszczykiem, który wprost wskazał, że on jako mieszkaniec Ostrowa Lubelskiego wstydzi się tego, że pan Grzegorz Gregorowicz był burmistrzem Ostrowa Lubelskiego przez jedno i prawie drugą kadencję. Więc tak wygląda mniej więcej dyskusja, żebyśmy mieli również ogląd na to, co się dzieje. Uważam, że ona optymalna nie jest. Natomiast jako ja miałbym oczekiwania, jeżeli chodzi o optymalne oraz o doprowadzenie do tego, żeby oczekiwania mieszkańców spełnić. A mianowicie, jeżeli widzimy wskaźniki, jeżeli chodzi o segregację odpadów i widzimy, jak segregacja tych odpadów odbyła się w mieście Lubartowie oraz jakie benefity te czerpią poszczególne gminy z budżetu Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej, to niezbędne jest w trybie absolutnie pilnym, podkreślam pilnym, przewertowanie kosztów funkcjonowania Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej. Ja przypomnę, że tego typu dyskusja została zainicjowana 6 albo 7 lat temu, że wówczas zostały przedłożone określone również informacje dotyczące wyników finansowych Związku Komunalnego, jak i również ponoszonych kosztów a dokładnie jeszcze dodatkowo w 2018 roku główna skarbnik Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej przedłożyła bardzo konkretne dane dotyczące właśnie przypisania ściśle kosztów do określonych sektorów. Proszę państwa, jeżeli każdy sektor płaciłby za swoje koszty, podkreślam swoje koszty, a nie byłyby one wrzucane do wspólnego wora i później dzielone kluczem po każdym członku Związku Komunalnego, to w mieście Lubartowie w sektorze 5 radykalnie zmniejszyłyby się opłaty za odpady. Również w sektorze domków jednorodzinnych, w związku z tym, że segregacja jest na wysokim poziomie, te koszty powinny się zmniejszyć. I to jest ta optymalizacja oraz korzyść dla mieszkańców Lubartowa. Nie chcę się za bardzo rozwijać. Jeżeli państwo będziecie prosili o dalszą dyskusję, jestem przygotowany dzisiaj, natomiast obiecałem kolegom, że ten głos będę w miarę skracał, dlatego pozwolę sobie, jeżeli będziecie państwo potrzebowali dalszej dyskusji, przywołać konkretne przykłady. Mam je na laptopie, możemy rozmawiać o każdej złotówce, którą w mojej opinii niepotrzebnie płacą mieszkańcy Lubartowa. Tomaszak stwierdził, że obecny burmistrz Ostrowa Lubelskiego publicznie wygłosił opinię, że wstydzi się tego, że Gregorowicz był burmistrzem Ostrowa Lubelskiego. Zerknijmy na posiedzenie zgromadzenia z 24 lutego 2023 roku. Czy to prawda? Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Przewodniczący Gregorowicz, aż wstyd mi, że Pan był burmistrzem Ostrowa Lubelskiego przez prawie dwie kadencje. Z jednej strony pan mówi, żeby nabyć działkę, bo to będzie zasób związku i tak dalej, i tak zwiększy.
to jest pan za tym, a z drugiej strony pan chce zjąć z dzisiaj z punktu na punkt, który jest za zakupem tej działki. Jeżeli chodzi o PSZOK, nie ma żadnych przeszkód. Chcieliśmy jako gmina, wystąpiliśmy do starostwa o przejęcie tej działki, tak tutaj było wcześniej sugerowane, że można samorządowi przekazać takie działkę. Powiem więcej, mieszkańcy zebrali podpisy. Podpisy, są podpisy w starostwie, że właśnie chcieli tam PSZOK. Mieszkańcy Kaznowa, wsi Kaznów, także nie oczekuj pan jakichś tam protestów. A to, co że był pan przeciwny działkom, to nie musi pan przewodniczący zarządu szukać. Ja też to potwierdzam i wielu tutaj siedzących nas potwierdzi, że pan tak mówił wcześniej. Nie trzeba żadnych innych dowodów odtwarzania, bo słyszeliśmy wszyscy. Także wstyd mi za pana, że był pan burmistrzem Ostrowa. Jest to pan przeciwny, żeby powstał PSZOK w Ostrowie. Zresztą pan to wyrażał wcześniej w kilku innych wystąpieniach też, że jest pan przeciwny budowaniu PSZOK-u w Ostrowie. I tyle. Jeśli się pan aktualny burmistrz Ostrowa wstydzi, że ja tam byłem burmistrzem, to proszę państwa, nie ma powodu, żeby wchodzić, bo to są epitety, sławne połajanki, jakieś żenujące emocje, które skwituje tylko jednym. Nie mówiąc, że to jest przedmiotem naszych obrad, bo nie jest, proszę państwa. Ja zostałem burmistrzem w Ostrowie w 90 roku, dlatego że ten pan Józef Gruszy był za młody wtedy. On był za młody, żeby zostać burmistrzem, żeby się ubiegać o burmistrza. I dlatego wynaleźli mnie w Lubartowie. I on był właśnie moim rozmówcą. Więc jak on się wstydzi dzisiaj, że ja byłem burmistrzem w Ostrowie dwie kadencje, to proszę państwa, no jego problem. Jak zatem widać, dzisiaj Gregorowicza wstydzą się ci, którzy kilka lat temu, jak powiedział sam Gregorowicz, wynaleźli go w Lubartowie. Wróćmy jednak na sesję Rady Miasta i zerknijmy, co działo się podczas obrad. Dla mnie akurat jest istotna definicja, co znaczy sposób optymalny i sposób oczekiwany. Jeśli za chwilę będziemy powołali pana Marka Polchańczuka z powrotem do związku, który w tym związku był już kilka lat, a słyszymy od pana Jacka Tomasiaka, że wiele zostaje jeszcze do zrobienia, żeby zadbać o interesy miasta. Z tego, co też słyszę i co też wiemy, że pan wiceburmistrz też się odzywa i próbuje o interesy miasta tu na burmistrzowi zabiegać, no to chciałam się dowiedzieć, bo zaraz będzie to głosowanie też nad kolejnymi naszymi przedstawicielami. Co będzie znaczyło optymalnie dla miasta i sposób oczekiwany przez mieszkańców? Dziękuję bardzo. Tak się spodziewałem, jak wnioskowałem o to, żeby rozszerzyć uchwały pierwsze nasze, to do wnioskodawców kieruję swoje słowa, żebyśmy się skupili na tym, żeby przedstawić uchwały. Niestety byłem złym prorokiem, jeżeli chodzi o tą kwestię. Zaczynamy wchodzić w coś, co myślę, że dzisiaj nie powinno być miejsca. Ja tylko bym chciał zaapelować. Rozmowa na walnym zgromadzeniu między byłym burmistrzem Ostrowa Lubelskiego a obecnym burmistrzem Ostrowa Lubelskiego, co wnosi w dzisiejszej naszej dyskusji? Nic. Ja zadaję pytanie, co wnosi w naszej dyskusji? Miasto Lubartów nie tylko w tej kadencji jest członkiem związku, nieprawdaż? Miasto Lubartów jest od kilkunastu lat w związku. Co takiego się zmieniło od tamtej pory? Poddaję to pod przemyślenia państwu radnym. Panie przewodniczący, no nie spodziewałem się, że będziemy szukali zaczepek w tym momencie. Ja, panie burmistrzu, przepraszam, ja prosiłem o niedyskutowanie, więc nadal to potrzebuję. Ja tylko jedną uwagę, pani Beato, ja rok byłem. Rok, nie kilka lat, więc rok. Tyle samo dokładnie, ile był pan Grzegorz Gregorowicz wcześniej, więc natomiast rzeczywiście, jeżeli państwo będą chcieli dowiedzieć się, co to znaczy optymalne, to będzie ewentualnie można podyskutować to w następnym punkcie. No proszę państwa, właśnie co się zmieniło w związku? Niestety dużo się nie zmieniło. A przypomnę, że w 2019 roku, w chwili, kiedy personalizowano pewne problemy tego związku, obiecano bardzo dużo. Bardzo dużo obiecano. Obiecano między innymi konkretne rozwiązania dotyczące reprezentacji Lubartowa, czy między innymi również ponoszenia kosztów przez mieszkańców Lubartowa. I od tamtego czasu, tak, to jest bardzo dobre pytanie, co się zmieniło w związku? Nie zmieniło się dokładnie nic, a dokumenty w 2018 roku, przypominam, leżały na biurku. Leżały dokładne dokumenty. Tutaj pani Elżbieta Mizio jako komisja wskazała, że będzie organizowała spotkanie również w sprawie tych śmieci. Ja bym prosił, żeby ta komisja odbyła się, która była zapowiadana, bo ona była zapowiadana na jednej z sesji, tak żebyśmy na tej komisji mogli dokładnie omówić te problemy, bo dzisiaj
Możemy je wyłuszczać, ale tutaj wszyscy proszą o to, żeby przejść szybko do dalszych punktów porządku obrad. Natomiast no, zgadzam się z tym, że no, nie na tym polega procedowanie, żeby robić coś na szybko. Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł. I możemy również rozwinąć dzisiaj dyskusję, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast proszę Państwa, co ma wspólnego, jeżeli chodzi o kwestię tą, że została podniesiony argument tego sporu, no proszę Państwa, niestety, patrząc na te zgromadzenia, no to tam dyskusji merytorycznej nie ma. Tam są takie spory, bym powiedział, dosyć... Panie radny, to rzeczy bardzo proszę, bo tak naprawdę to rozmawiamy o panu Gregorowiczu, czy go odwołać, czy nie. Jeżeli tak. Państwo chcecie, odwołajmy go, jeżeli nie, to nie. I takie inne dyskusje, dajmy sobie czas na jakiś inny termin, dobrze? Mhm. Chciałbym tylko podnieść, że no właśnie między innymi pan Gregorowicz był tą osobą, która mówiła jedno, a zrobiła zupełnie coś odmiennego. Dziękuję. Ja mam taką uwagę do radnego Polichańczuka, żeby nie ograniczał dyskusji radnym, bo podobno zarzucał to przewodniczącemu Rady Miasta. Natomiast teraz widzę, sam próbuje to robić. No i słowo zaczepki też uważam, że jest niezasadne, bo zadawanie pytań uważa za zaczepkę, bardzo przepraszam. To było konkretne pytanie i oczekiwaliśmy konkretnej odpowiedzi. Dziękuję. Bardzo proszę Państwa radnych do przejścia do głosowania. Kto jest za, kto jest wciska zielony, kto jest przeciw czerwony, kto się wstrzymuje pomarańczowy. Dziękuję. Za jest 11 osób, przeciw 6, jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Za odwołaniem Gregorowicza ze związku głosowali Robert Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Marek Polichańczuk, Wiesława Romańska-Serwin, Grzegorz Siwek, Jacek Tomasiak oraz Zdzisław Wereszczyński. Przeciw odwołaniu Gregorowicza zagłosowali Jacek Bednarski, Piotr Kusyk, Artur Kuśmierzak, Renata Mazur, Elżbieta Mizio oraz Beata Pasikowska. Chciałem zgłosić jako osobę, która będzie nas reprezentowała w Związku Komunalnym Gminy Ziemi Lubartowskiej, pana Marka Polichańczuka. Uzasadnię krótko, dlaczego zgłaszam tę kandydaturę, ponieważ proszę Państwa, mimo że powiem w ten sposób, w pewnych poglądach nie jest on z mojej bajki, to z drugiej strony miał bardzo dobry kontakt, jeżeli chodzi o przedstawicieli zgromadzenia. Ja nie widziałem w chwili, kiedy zasiadał on w Związku Komunalnym tego typu sporów, o których mówiłem przed chwilą, a których przywoływać nie będę, bo nie ma sensu. Dlatego liczę na jedną rzecz, liczę na taką rzecz również i zgłaszając to, że to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli dokładna analiza kosztów, czyli dokładne przyjrzenie się opłatom, jakie są wnoszone przez mieszkańców Lubartowa, dokładne przeanalizowanie wyniku finansowego związku, jak i podziału później tych kosztów, o których wcześniej wspominałem, będzie podstawą do debatowania na tym związku komunalnym. Również proszę szanownego kolegę radnego, aby w chwili, kiedy będą podejmowane poważne uchwały dotyczące między innymi sektora piątego, ale by również zarządcy, które reprezentują te sektory, byli zapraszani do dyskusji przy podejmowaniu i przypisywaniu tym sektorom kosztów. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję za to, że ktoś no, próbuje mnie, namawia mnie do tego, żebym był w związku. Nie będę mówił na temat planów, natomiast ja bym chciał zgłosić też drugą kandydaturę, ponieważ pan za pana Rzyśko wszedł pan Zdzisław Wereszczyński. Chciałbym zaproponować pana Zdzisława do, jako kandydata do związku. Pan uzasadniając to, myślę, że przyda się w związku trochę świeżej krwi i jakby no, osoby, która znana jest ze swojego wyważonego tonu, spokoju i tak dalej, więc myślę, że będzie tylko dobrym jakby dobrym kandydatem do tego, żeby w związku dobrze się działo. Dziękuję bardzo. Zarówno Polichańczuk, jak i Wereszczyński zostali wybrani do związku. Wereszczyński został także wybrany do Komisji Oświaty, jak i Planowania Przestrzennego. Do tej samej komisji wrócił Tomasz Krówczyński. Ciekawie wyglądało uzupełnienie komisji rewizyjnej. Nie będę się już powtarzał. Komisja rewizyjna
od blisko roku, ponad roku również pracuję w okrojonym składzie. Kolejną osobą, która złożyła mandat, która była również członkiem komisji, pan był Krzysztof Żyszko, więc mamy dwa wakaty tak naprawdę w komisji rewizyjnej. Jeżeli ktoś z państwa jeszcze będzie chciał w przyszłości należeć do komisji, to zapraszam serdecznie. Natomiast proszę pamiętać, że komisja rewizyjna jest to bardzo specyficzna komisja, która no, w dużej mierze pracuje nad kontrolami. W związku z czym no, trzeba mieć na uwadze to, że no, te kontrole gdzieś tam w przebiegu ostatnich lat, ale i od najbliższego roku pojawią się, w związku z czym te składy zespołów osobowych są niezwykle istotne. Im więcej osób w komisji, im więcej osób w składzie osobowym komisji, która status reguluje również skład zespołu kontrolnego, bo nie może być mniej niż 3 osoby w zespole kontrolnym, więc rozszerzenie składu komisji rewizyjnej jest jak najbardziej wskazane i projekt uchwały jest jak najbardziej tutaj oczywisty. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, chciałbym zgłosić kandydaturę również jednego z radnych. Bardzo proszę. Zgłaszam kandydaturę pana radnego Jacka Tomasiaka, jest to wieloletni radny, zgłosił również chęć uczestnictwa komisji rewizyjnej. Wiemy, że pracuje i często kontroluje na własną rękę, więc jego doświadczenie w komisji rewizyjnej będzie jak najbardziej potrzebne. Dziękuję bardzo. Nazwisko Tomasiaka jako kandydata do komisji rewizyjnej pojawiło się po raz trzeci. Przypomnijmy, że tak zwana matematyczna większość przypaśnikowa, mimo że w komisji był wakat, nie wybierała Tomasiaka. Podczas ostatniej sesji także próbowano pokrzyżować Tomasiakowi zasiadanie w komisji. Ja chciałbym zgłosić kandydaturę nowego radnego Artura Kuśmierzaka. Co ciekawe, Bednarski w żaden sposób nie uzasadnił swojego zgłoszenia. Zaproponował do komisji Kuśmierzaka, który przed przyjęciem mandatu pracował w ratuszu, a po wyborach wpadł w ramiona dyrektor Mosiru, czyli również został zatrudniony w jednostce samorządowej. Tymczasem zarówno ratusz, jak i Mosir kontroluje komisja rewizyjna, co stawia pod znakiem zapytania, czy w komisji powinien zasiadać radny, który pobiera wynagrodzenie z naszych podatków, które to wynagrodzenie może skontrolować komisja rewizyjna. Tymczasem Kuśmierzak uznał, że chce zasiadać w komisji rewizyjnej. Bardzo proszę, wciśniemy w kworum i nad kandydaturą pana Jacka Tomasiaka głosujemy. Coś nie mogę. Pani Beata Pasikowska jeszcze. Coś jest. Jest. I przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za? Wciska zielony punkt. Kto przeciw, czerwony, kto się wstrzymuje, pomarańczowy. 11 radnych jest za, 7 jest przeciw. Dziękuję państwu za głosowanie. I teraz rozumiem, też musimy następnego, tak? Panie mecenasie, następnego, tak? Czyli przechodzimy do kandydatury radnego Artura Kuśmierzaka. Bardzo proszę o wciśnięcie kworum. Pan Przemysław? Dziękuję. I przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za, wciska zielony, kto przeciw, czerwony, kto się wstrzymuje, wciska pomarańczowy. Coś nie mogę, momencik. I mamy taki wynik, za 8, przeciw 8, 2 się wstrzymuje. Rozumiem, że kandydat nie uzyskał większości, tak? Tak, kandydat radny Jacek Tomasiak uzyskał większość głosów za, w związku z tym on będzie, jego nazwisko kandydatura będzie wpisana do projektu uchwały. Rozumiem. Panie mecenasie, może pan to powtórzyć przez mikrofon? Pośród dwóch głosowanych przez Radę kandydatów większą ilość głosów uzyskał pan kandydat radny Jacek Tomasiak. W związku z tym jego imię i nazwisko będzie wpisane do projektu uchwały i następnie państwo przegłosujecie tą uchwałę. Tomasiak został wybrany do komisji rewizyjnej, ale także do komisji spraw społecznych.
Już po sesji dla jednej z gazet wypowiedział się Gregorowicz, którego słowa wywołały kolejne zamieszanie. Nie widzę większego sensu, żeby sprawować parasol ochronny nad spokojną pracą ratusza. Słowo parasol ochronny po raz pierwszy pojawiło się w 2006 roku, kiedy to Gregorowicz żądał stanowiska przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej. Działał on wówczas w PiS-ie, a w zamian za jego stanowisko ów PiS wówczas miał roztoczyć tak zwany parasol ochronny. Wówczas Tomasiak nie uległ szantażowi i nie dopuścił Gregorowicza do żądanego przez niego stanowiska. Okazuje się, że w ratuszu w chwili, kiedy Gregorowicz zasiadł na stanowisku przewodniczącego Rady Miasta, usuwając z owego stanowiska Tomasiaka nad pracą ratusza, został otwarty jakiś parasol ochronny. Teraz Gregorowicz traci stanowisko przewodniczącego i owego parasola już nie będzie. Z czym kojarzy się panu słowo parasol ochronny? Z najgorszymi moimi wspomnieniami, z najgorszymi propozycjami, jakie mogły paść, z czymś, co w mojej opinii można spokojnie powiedzieć, że to jest korupcja polityczna. Bo w 2006 roku nie kto inny jak pan Gregorowicz zaprosił nas na spotkanie w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie wówczas jeszcze jak w dobrej komitywie będąc pozostałymi członkami PiS-u, składał szereg ofert. O, F-16. To chyba sygnał również, że w Lubartowie jednak za dobrze się nie dzieje, bo wtedy dobrze, mam nadzieję, że mieszkańcy pamiętają, jak starano się wpłynąć na skład Rady Nadzorczej. Pan Gregorowicz wówczas wskazywał, że on jest najlepszym kandydatem na przewodniczącego Rady Nadzorczej, że ich struktury pisowskie chcą mieć określony wpływ, wręcz chcieli zgłaszać osoby do tej Rady Nadzorczej. No i wówczas padło określenie, bo my oczywiście się na to nie zgodziliśmy, ale w trakcie, kiedy trwały negocjacje, pytaliśmy się, no dobrze, ale po co to jest robione, dlaczego, a co wy... No my jesteśmy w stanie roztoczyć nad wami parasol ochronny, padło podczas tego spotkania taka informacja. I jeżeli ja dzisiaj słyszę, że nie będzie już parasola ochronnego nad ratuszem, to się zastanawiam, co się stało, jakie były ustalenia między panem Paśnikiem a panem Gregorowiczem w 2019 roku, wtedy, kiedy raz podwyższano diety, a później wtedy, kiedy eliminowano Tomasiaka z koalicji. Bo ja przed 2019 rokiem sobie nie przypominam, żebym rozmawiał o jakichkolwiek parasolach ochronnych w ratuszu. A tu czytam we Wspólnocie, w gazecie Wspólnota, że skończył się parasol ochronny, że tego parasola ochronnego już nie będzie. No mam jak najgorsze skojarzenia. Dzisiaj wszyscy krzyczą, jak to była podpisana umowa koalicyjna pomiędzy Partią Republikanie pana Bielana a Prawem i Sprawiedliwością. I wypowiadał się dzisiaj rzecznik prasowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, który wprost powiedział, że to jest po prostu karygodne, że to jest niedopuszczalne, że to są najgorsze standardy, jakie są. No to ja zapraszam rzecznika PSL-u. To nie mogę się doczekać, aż będzie jakieś spotkanie tutaj przedstawicieli PSL-u w Lubartowie, bo z chęcią pójdę na to spotkanie i zadam kilka ważnych pytań. Właśnie w związku z tym, co oni mówią w Sejmie, gdzie mają buzie pełne frazesów, a co się dzieje w Lubartowie? No bo jak my możemy ocenić słowo parasol ochronny? Jak my możemy to ocenić? Co to oznacza, że ktoś na czymś roztoczył parasol tak, żeby nikomu się krzywda nie stała, żeby właśnie te decyzje związane z funkcjonowaniem większości w Radzie Miasta, żeby one gwarantowały pewną ochronę? Ochronę przed czym? Czego ci ludzie się boją? Nie rozumiem tego. Ale patrząc z perspektywy tamtych rozmów z 2006 roku, mam jak najgorsze skojarzenia. No właśnie, tego parasola teraz nie będzie. Jak pan to skomentuje? No zobaczymy. Jeżeli ja słyszę
że... I ciekawe, kto jeszcze roztoczył ten parasol ochronny. Czy to być może pan przewodniczący uważał, że on roztoczył ten parasol ochronny, czy to ktoś inny? No ale jeżeli tak jest, no to spodziewam się, że teraz zobaczymy prawdziwego Gregorowicza. No przecież w Związku Komunalnym pamiętamy w chwili, kiedy wszedł do tego Związku Komunalnego, pamiętamy dwie twarze. Pierwszą twarz, kiedy był potulny jak baranek i był przewodniczącym tego zgromadzenia i mówił, jak to, jaki to on wpływ ma na wszystkich poza, jak to on ich zna, jak to on jeździł po wszystkich wsiach i z nimi się tam dogadywał, tak? I drugą twarz w chwili, kiedy z przewodniczącego stał się zwykłym członkiem zgromadzenia. No i widzieliśmy, że tych samych, którymi niedawno jeszcze tak współpracował, tak lubił, zaczął z nimi walczyć, atakować. No wprost burmistrz Ostrowa Lubelskiego powiedział, że się wstydzi, że pan Gregorowicz był burmistrzem w Ostrowie Lubelskim. Na co ten mu się odszczeknął również, że no przecież nie kto inny, jak wyście mnie wybierali. Tam jest bardzo ciekawa historia. Nie teraz, żeby ją opowiadać, bo ja kiedyś rozmawiałem też z panem Gruszczykiem właśnie na ten temat i też mi mówił, jakie ma wspomnienia po panu Gregorowiczu, ale to na kiedy indziej. Podczas ostatniej sesji Gregorowicz opuścił sesję, a pan Kuśmierzak uznał, że będzie kandydował do komisji rewizyjnej. Jak pan ocenia te dwa zachowania? No to są... Pierwsze, może odniosę się do Gregorowicza. No to jest... Jak można ocenić sytuację taką, że w chwili, kiedy istniało cały czas niebezpieczeństwo, że na tej sesji może być odwołany pan Gregorowicz, ponieważ został taki złożony wniosek przez radnych tydzień przed tą sesją i on opuszcza tę salę, a pamiętajmy, że jest taka furtka w przepisach, która mówi, że w przypadku nieobecności przewodniczącego nie można go odwołać. I takie orzecznictwo również jest w naszym systemie. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, bo pamiętamy, ile problemów było z odwołaniem przewodniczącego pana Czopa. Również wtedy były te wątpliwości, no, że w przypadku jego nieobecności nie wolno nam takich rzeczy uczynić. Natomiast w związku z tym, że on się ewidentnie uchylał, no zresztą też to wszyscy pamiętają, jak było wówczas. Natomiast no, w tym przypadku nie wiem, czy to było spowodowane tym, ta, uważam, ucieczka z sesji Rady Miasta, czy też właśnie to było pierwsze już pokazanie, jak nie będę przewodniczącym i nie będę tutaj mógł wam zamykać ust, no to ja nie mam zamiaru uczestniczyć w tego typu obradach. I to jest bardzo podobne znowu do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Tam też w chwili, kiedy przeszedł na drugą stronę barykady, zresztą sam złożył też rezygnację, zwróćmy uwagę, w Związku Komunalnym Gminy Ziemi Lubartowskiej spełnienia funkcji przewodniczącego. I to wszystko było takie, bym powiedział, te zachowania są tak podobne, tak przewidywalne i tak, no jednak w mojej opinii, jakiego tu słowa użyć, takie bym powiedział, niesamorządowe, że tak się czynić nie powinno. Ja przypominam sobie, jak mnie odwoływano. Przecież mogłem zrobić tego typu rozwiązanie, że nie zwołać sesji nadzwyczajnej, uchylić się od tego. Tu mieliśmy taki przypadek, że miała się odbyć 13 zamiast 15. Tego nie uczyniono, przesunięto termin zupełnie inaczej. Zwołałem tą sesję nadzwyczajną i w chwili, kiedy wprowadzono określone punkty do porządku obrad, ja nie uciekałem z tej sesji. Ja nie powodowałem takich rzeczy, żeby nie stanąć twarzą w twarz z tymi, którzy chcą mnie odwołać. Mimo, że było ich no, dosyć duża ilość, że byli to moi przyjaciele ze wspólnego Lubartowa, ale przyszedłem z podniesionym czołem i nie opuszczałem żadnych sesji, nie uciekałem z takich sesji, a odpowiadałem po prostu na te zarzuty. No, podczas tej sesji też był odwoływany pan Gregorowicz, no wyszedł ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. No być może nie miał, wiedział, że padną ciężkie zarzuty i co? I może wolał uniknąć odpowiedzi na to, dlaczego nie dokonał określonych działań w tym Związku Komunalnym.
A pan Kuśmierzak i komisja rewizyjna, o matko jedyna, no. Znowu leci F-16. Zaczynamy o Gregorowiczu, leci F-16, zaczynamy o drugim z zaplecza pana Paśnika. Znowu leci F-16. Ciekawe, czy tutaj też jest jakiś parasol ochronny, czy go nie ma. I ciekawe, nad kim jeszcze. Ale już do pana Kuśmierzaka. W mojej opinii, ktoś, kto pracuje w jednej z jednostek samorządu terytorialnego, a pracuje w Mosirze, ktoś, kto przez wiele lat pracował również w ratuszu, no mam duże wątpliwości, mimo że prawo mu tego nie zabrania, ale tak od strony czysto takiej, bym powiedział, czystej, jeżeli chodzi o sytuację, czy powinien zasiadać w komisji rewizyjnej. Przecież za chwilę będziemy opiniowali uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium panu burmistrzowi. No i jak w takim wypadku zachowa się pan Kuśmierzak, który był podległym pracownikiem pana Kuśmierzaka? Czy on będzie realnie oceniał, pana Paśnika, czy on będzie realnie oceniał to, co stało się w zeszłym roku, czy też będzie oceniał przez pryzmat pracownika, który otrzymywał i był zatrudniony przez pana Paśnika i dzięki niemu otrzymywał określone pobory? Jak będzie zachowywał się pan Kuśmierzak w chwili, kiedy nastąpi na przykład kontrola w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, a taka kontrola się szykuje przez komisję rewizyjną? Jest bardzo dużo takich rzeczy, które wskazują, że jednak dla czystości sytuacji no nie powinien kandydować, a kandydował. Więc no oceniam to w sposób negatywny, bo jest mnóstwo innych komisji, w których może pracować, ale od rewizyjnej uważam, że powinien się trzymać jak najdalej. Gregorowicz nie będzie już zasiadał w związku komunalnym i zapewne z owego faktu ucieszą się nie tylko mieszkańcy Lubartowa, ale także burmistrz Ostrowa Lubelskiego. Za trzecim razem do komisji rewizyjnej udało się wybrać Tomasiaka, a zgodnie z zapowiedziami Gregorowicza nie ma już parasola ochronnego nad pracą ratusza. Patrząc na to, co wydarzyło się podczas ostatniej sesji, Paśnik będzie miał niezłe lanie, wszak nad głową nie będzie już żadnego parasola. Kanał S. Angelika Karasek. Wraz z końcem lutego miało miejsce posiedzenie Senackiego Zespołu do Spraw Zrównoważonego Rozwoju w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród ekspertów pracujących wówczas nad standaryzacją procesów realizacji stanu cywilnego w Unii Europejskiej zasiadała lubartowianka, która uzyskała tytuł Człowieka Roku 2022. Mowa o pani Monice Dereckiej. Plebiscyt na Człowieka Roku cieszy się niemałym prestiżem. W poprzednich latach laureatami zostawali regionaliści, działacze społeczni, sportowcy czy nauczyciele, którzy szczególnie wyróżnili się swoją działalnością. W tym roku mieszkańcy wyróżnili profesjonalizm, oddanie pracy zawodowej oraz reprezentowanie Lubartowa nawet w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Monika Derecka, o której mowa, znana jest mieszkańcom z lubartowskiego ratusza jako wieloletni kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Teraz pracuje w Lublinie. Niestety nie z własnego wyboru. Człowiek roku to ogromne wyróżnienie, a wszystko to dzięki mieszkańcom Lubartowa. Co chciałaby pani powiedzieć tym, którzy panią wybrali? Wszystko dzięki radnemu Tomasiakowi, ponieważ to radny Tomasiak zdecydował się na zgłoszenie mnie do udziału w plebiscycie. Oczywiście wahałam się, ale się zdecydowałam. Radny Tomasiak ma moc przekonywania. Oczywiście moje zwycięstwo i to, że zdobyłam pierwsze miejsce w plebiscycie, zawdzięczam wszystkim osobom, które oddały na mnie głos. I z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które głosowały na moją osobę, które wysłały SMS lub udały się do redakcji, wypełniając kupon na moją osobę. Jestem Państwu ogromnie wdzięczna, wyrażam wdzięczność, czuję się wobec Państwa w jakiś sposób zobowiązana. Chciałabym podkreślić, że jest to... Uważam, że jest to wyraz sympatii i uznania, jaką mnie obdarzyli mieszkańcy. Też uważam, że w jakiś sposób mieszkańcy motywują mnie do udziału w nadchodzących wyborach. Z wieloma osobami na ten temat rozmawiałam i myślę, że ten bardzo dobry wynik, a jest to 1265 głosów, w ten sposób zachęca mnie do dalszej pracy, do uczestniczenia, do działania w kolejnych, w nadchodzących wyborach.
Co takiego zdecydowało, że najpierw redakcja spośród 40 kandydatów wyłoniła dziesiątkę, a wśród owej dziesiątki znalazło się także pani nazwisko, a później także mieszkańcy uznali, że to pani powinna zostać człowiekiem roku? Myślę, że to pytanie nie jest akurat do mnie, a raczej do kolegium redakcyjnego. Wydaje mi się jednak, że kolegium redakcyjne wzięło pod uwagę aktywność zawodową poszczególnych kandydatów w minionym roku. Ale też jestem mieszkanką Lubartowa, więc przez wiele lat pracowałam w lubartowskim ratuszu. Jestem urzędnikiem, więc jestem osobą rozpoznawalną i uważam, że pewnie decyzja była właśnie taka, abym ja znalazła się w tej dziesiątce. Jak czuje się osoba, która musiała opuścić swoich mieszkańców kilka lat temu, by przez tych samych mieszkańców być tak mocno wyróżnioną w 2023 roku? Opuszczając miasto Lubartów, a w zasadzie zmieniając miejsce pracy, bo w mieście Lubartowie mieszkałam i mieszkam nadal, nie byłam radosna, opuszczając swoje miejsce pracy. To była dla mnie decyzja bardzo bolesna, ale konieczna. Atmosfera w pracy była bardzo zła. Zarządów obecnego burmistrza, wiem, że nadal ta atmosfera nadal jest zła. A co powinno zmienić się w naszym mieście zdaniem pani Moniki? Przed panią kolejne wyzwania, ciągle jest sporo pracy. Na czym teraz będzie się pani skupiała? No i przede wszystkim z kim będzie pani dalej współpracować? Na chwilę obecną skupiam się na swojej pracy, której mam bardzo dużo. Jeśli zdecyduję się na kandydowanie w wyborach i ostatecznie podejmę decyzję, z kim będę działać dla dobra naszego miasta, oczywiście państwa poinformuję, ale sercem jestem w naszym mieście. A co powinno się zmienić w Lubartowie? No, w naszym mieście wiele powinno ulec zmianie, począwszy od zarządzania miastem, jak i zarządzania urzędem. Według informacji ratusza, podobno 6 marca burmistrz zaproponował firmie Zalfon polubowne załatwienie sprawy. To informacje, jakie przekazał prasie rzecznik ratusza. To nieprawda, twierdzą właściciele firmy. Jedyne, co w owym oświadczeniu jest prawdą, to data spotkania. Jako jedyni prezentujemy stanowisko zarówno ratusza, jak i firmy Zalfon. Jako pierwsza nasza redakcja ujawniła, jak ratusz potraktował firmę Zalfon, która zainwestowała w tereny inwestycyjne proponowane przez ratusz. Okazało się, że obecny burmistrz Krzysztof Paśnik zażądał od braci Zalewskich 100 tysięcy złotych kary oraz kilkadziesiąt tysięcy odsetek, a także prawie 10 tysięcy złotych kosztów sądowych. Firma Zalfon nie zgodziła się na zapłatę tak astronomicznych kwot i sądzi się z miastem. Tymczasem wręcz sensacyjne informacje pokazał rzecznik ratusza. Podczas spotkania, które odbyło się 6 marca w Urzędzie Miasta Lubartów, burmistrz po raz kolejny zaproponował nabywcy polubowne załatwienie sprawy. Strony pozostają ze sobą w stałym kontakcie. Czytamy w gazecie Wspólnota. Rzecznik ratusza twierdzi, że burmistrz zaproponował firmie Zalfon polubowne załatwienie sprawy. Czy jest to prawdą i czy zatem otrzymali panowie, pan i pański brat, propozycję ugody? Rozumiem, że to pytanie jest zadane w świetle artykułu z gazety Wspólnota Lubartowska z jednym z ostatnich numerów. Znam tylko to oświadczenie rzecznika ratusza. Jeżeli chodzi o to oświadczenie, to mam wrażenie, że rzecznik pomylił spotkania i sprawy, bo to, w którym ja uczestniczyłem osobiście, propozycja ugody została odrzucona. Czyli miasto nie zaproponowało ugody, ale według informacji, do których my dotarliśmy, zaproponowało uznanie przez was roszczenia. Szczerze powiem, że bardzo pani mnie zaskoczyła tym pytaniem, ponieważ ja to spotkanie trochę oklauzulowałem niejawnością. W biznesie to, co się wydarzyło w Vegas, powinno zostać w Vegas. W tym przypadku widzę, że druga strona stosuje inną taktykę, co jest w mojej opinii mało taktowne. Widocznie obowiązują tu nie tyle co relacje biznesowe, co bardziej powiedzmy księga ulicy. W takiej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak potwierdzenie bądź zaprzeczenie. Tak, propozycja miasta brzmi dokładnie tak jak w pani pytaniu. Co prawda uznanie dotyczy jakiejś części powództwa, co nie zmienia faktu, że jest to absurdalne.
Nie chcę zdradzać tutaj kwot, bo uważam, że nie jestem do tego upoważniony, a forum publiczne nie jest miejscem do rozstrzygania tego typu spraw. Pani redaktor, w opinii publicznej taka propozycja może wydawać się wyciągnięciem ręki lub próbą deeskalacji sporu. I tak miasto właśnie to przedstawiło, taki był cel. Coś na zasadzie dobry policjant i zły przestępca. Oczywiście Zalfon miałby być tym drugim. Tak jak w bajkach, walka dobra ze złem. Natomiast zapewniam, że tak nie jest. Zalfon traktuje to w kategorii pułapki. Jeżeli pada jakaś propozycja, to powinna ona zawierać się w jakichś ramach prawnych. Niestety w tym przypadku tych ram prawnych brakuje. Przede wszystkim co do zasady, jeżeli ktoś coś ma uznać, to druga strona musiałaby się czegoś rzec. Wydaje się, że jest to oczywiste. Nie byłbym sobą, gdybym nie próbował tej propozycji uściślić i ubrać w odpowiednie ramy prawne. Odpowiedzi, które otrzymałem, niestety były tak lakoniczne, że z uwagi na bezpieczeństwo firmy, którą reprezentuję, nie mogę uznać za wiążące czy wręcz realne. Proszę pamiętać, że jesteśmy w procesie, a nie na targu, a pomiędzy nami jest niezależny sąd, który ma wydać jakieś decyzje. Ratusz dąży do zakończenia sporu w sądzie, to nie ulega już żadnym wątpliwościom. To właśnie tutaj sprawa się zaczęła i najprawdopodobniej tutaj to się zakończy. Na chwilę obecną, aby zakończyć ten spór w inny sposób, to wymaga trochę odwagi w podjęciu pewnych decyzji. Kolokwialnie rzecz ujmując, trzeba mieć jaja, ale w moim odczuciu posiadanie ich jest pożądane, pełniąc taką funkcję publiczną. Jest to tym bardziej trudne, ponieważ ratusz za bardzo się zagalopował i skala jest większa i dotyczy już nie tylko Zalfonu. Aby może wyrazić się bardziej obrazowo, proszę wyobrazić sobie, że znajdujemy się na, powiedzmy, 30 piętrze wieżowca. Mamy piękne widoki. Moja propozycja jest prosta. Wyskoczymy za okno podziwiać widoki? To, co pani pomyśli, to zapewne coś w rodzaju ten Zalewski to nie jest do końca normalne. Przecież mój spadochron się nie otworzy, zresztą i tak go nie mam, a tu jest tak wysoko. A ja powiem tak, myśli pani troszeczkę innymi kategoriami. Proszę się rozkoszować lotem i podziwiać widoki. Decyzja oczywiście należy do pani. W takich kategoriach należy na dzień dzisiejszy rozpatrywać przedstawione propozycje. Brzmi drastycznie, ale może ma swój urok. Dlaczego burmistrz, skoro twierdzi, że proponuje polubowne załatwienie sprawy, nie zaproponuje ugody podczas postępowania sądowego? Propozycja ugody rzeczywiście padła podczas pierwszej rozprawy i Zalfon ją odrzucił. To są fakty. Oczywiście żadna treść ugody nigdy nie powstała. W naszym odczuciu miasto dąży do przewlekłości sprawy, a nie do zawarcia ugody. Zresztą było to widać po spotkaniu. Propozycji ugody tak naprawdę nie ma. Taka decyzja była słuszna. Przecież tą sprawę można było zakończyć na pierwszej rozprawie. Tutaj jest prowadzona jakaś zabawa. Ratusz dobrze się bawi, a ja wolę inne zabawy. Ugodę można zawrzeć zawsze i przedstawić w sądzie. Co zakończyłoby definitywnie sprawę, ale jak wspomniałem wcześniej, nie ma takiej woli. Chciałem przypomnieć, że ratusz swoim postępowaniem działa na niekorzyść przedsiębiorcy, co w dalszych planach może się obrócić przeciwko nim. Przede wszystkim burmistrz niszczy wizerunek miasta, który był budowany przez wiele kadencji, a to wpływa na niekorzyść wszystkich jego mieszkańców, a ta sprawa zatacza coraz to szersze kręgi. Czy prawdą jest, że jesteście z urzędem w stałym kontakcie? Ciężko tutaj mówić o stałym kontakcie. Spotkanie odbyło się i zakończyło. Nie jestem ich stałym bywalcem. W tej sprawie nie planuję następnych, ponieważ nie zapadają tu żadne konkretne i wiążące decyzje. Na chwilę obecną czekamy na wyrok niezawisłego sądu i wydaje się, że w takich kategoriach należy to rozpatrywać. Jednak będąc optymistą, kolejnych spotkań oczywiście nie wykluczam, pod warunkiem, że istnieje szansa na jakieś konkrety. Czy w takim wypadku można uznać, że rzecznik, no mówiąc delikatnie, nie przekazał nieprawdziwe informacje? Delikatnie mówiąc, można uznać, że rzecznik przekazał nieprawdziwe informacje, ale są na to bardziej adekwatne określenia. Czy można więc powiedzieć, że jedyne, co możecie potwierdzić, to fakt, że spotkanie odbyło się 6 marca? Tak, spotkanie odbyło się rzeczywiście 6 marca, potwierdzam. Podobno w ratuszu odbyło się spotkanie z firmą Zalfon, na którym burmistrz proponował polubowne załatwienie sprawy. Podobno strony pozostają w stałym kontakcie i można by jeszcze kilkukrotnie użyć słowa podobno. Jednak najlepiej, gdyby zamiast komunikatów spór zakończył się odstąpieniem miasta od kary. Dla kanału S Bartosz Giza. A w dalszej części informacji zmarł były dyrektor LOKU. On uważam dał mi
jeden z lepszych wzorców. Spotkanie z Arturem Barcisiem. Teatr jest czymś zupełnie wyjątkowym. Posadź swoje drzewo. Przez kilkadziesiąt lat będziemy dbać o ten młody las. Zmarł pan Paweł Treger, który w latach 80. był pracownikiem Muzeum Regionalnego. W latach 90. natomiast sprawował funkcję dyrektora Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Po wieloletniej walce z chorobą odszedł pan Treger, który był dyrektorem LOKU, kiedy siedziba mieściła się w spółdzielni mieszkaniowej. W pamięci mieszkańców pozostanie jako osoba pełna zaangażowania i pasji, a także jako organizator koncertów rockowych czy tematycznych obozów wakacyjnych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zapytaliśmy prezesa spółdzielni mieszkaniowej Jacka Tomasiaka, jak wspomina pana Pawła Tregera jako swojego szefa. Niestety odszedł pan Treger. Jak pan wspomina tę osobę? Dobrze wspominam jako mojego szefa, bo mało kto wie, że w czasach studenckich, wtedy kiedy byłem młokosikiem młodziutkim i kiedy robiłem swoje pierwsze szlify dziennikarskie, pan Treger był moim szefem, był dyrektorem Lubartowskiego Ośrodka Kultury, a my byliśmy młodymi żółtodziobami, którzy pracowali w Lubartowiaku. Proszę zwrócić na to uwagę, że Tomasiak pracował kiedyś w Lubartowiaku i publikowaliśmy nasze artykuły dotyczące miasta. To były czasy, nie wiem czy wszyscy pamiętają, kiedy wyszło również Echo jako kontry gazeta, kiedy trzeba było obronić rynek, kiedy Lubartowiak, uwaga, sprzedawał się w prawie 4000 egzemplarzy. 4000 egzemplarzy tydzień w tydzień sprzedawało się. To była bardzo popularna wtedy gazeta, ale mieliśmy dobrego dyrektora przede wszystkim, który był wymagający od nas, ale również był człowiekiem, był bardzo w porządku, bardzo w porządku osobą, naprawdę pokazał nam wiele ważnych rzeczy, jeżeli chodzi o przyszłe nasze życie i zawodowe, i postępowanie z innymi ludźmi. Ale też miał bardzo silny, zdecydowany charakter, o czym niejednokrotnie pan się przekonał. Tak, przypominam sobie, jak publikowaliśmy artykuły z Krzyśkiem Jukowskim. I to były artykuły dotyczące naszego samorządu. No i oczywiście, jak ta gazeta miała taką olbrzymią popularność, ona pisała i dobrze, i źle o samorządzie. No i zostaliśmy kiedyś zaproszeni przez ówczesnego pana burmistrza Jerzego Zwolińskiego tutaj do ratusza na spotkanie, podczas którego to spotkania starano nam się wytłumaczyć, żebyśmy nie publikowali za mocno krytycznych artykułów wobec ratusz. No my to odebraliśmy jako takie wpływanie na to, co chcemy czynić, i wówczas stał pan Paweł Treger. To pamiętam jak dzisiaj, w obecności burmistrza, w obecności nas wszystkich, uderzył ręką w stół i powiedział, że nie będzie takiej sytuacji, żeby na nas wywierać taki wpływ, że prędzej on zrezygnuje z funkcji dyrektora, niż żeby zmuszał nas do pisania określonych tekstów. Pamiętam to do dzisiaj. Uważam, że wszyscy, którzy byli na tym spotkaniu, a była cała redakcja, to pamiętają. Z tego, co pamiętam, chyba była nawet wtedy pani Małgorzata Gryglicka-Szczepaniak, bo ona wtedy też pracowała w Lubartowskim Ośrodku Kultury. I to naprawdę zatarło nam się mocno w głowie, bo nie bał się wyrazić swojego zdania wobec pana burmistrza Jerzego Zwolińskiego, który w każdej chwili mógł go zwolnić za takie postępowanie. Na szczęście pan Jerzy Zwoliński go nie zwolnił, a my co prawda już długo nie popracowaliśmy, bo znaleziono inne możliwości, żebyśmy nie publikowali naszych artykułów, ale zapamiętam pana Pawła Tregera właśnie z tego, że naprawdę to był człowiek, który miał określone postawy i potrafił tej postawy bronić, i miał naprawdę silny charakter i potrafił bronić tych, którymi się zaopiekował, bo on się wtedy nami zaopiekował jako młodymi ludźmi. A czego pana nauczył? Życia. Pan Paweł Treger nauczył mnie życia. To była jedna z moich takich, bym powiedział, pierwszych, nie jedyna, ale jedna z wielu prac, których się podejmowałem. I ja przyznam się szczerze, że obserwując również jego to własne zdanie, w dniu dzisiejszym również w wielu postawach potrafię
czerpać z tej wiedzy, którą on mi przekazał, z tego doświadczenia życiowego, które on wówczas miał, a my nie mieliśmy. I dlatego do dzisiaj mówię do wszystkich nas naokoło, że my powinniśmy się zawsze uczyć od seniorów. On wtedy seniorem nie był, żeby był jeszcze młodym człowiekiem, ale powinniśmy się uczyć od tych, którzy mają większe doświadczenie, uczyć się tego życia, żebyśmy potrafili później również konsumować je w taki sposób, jak ci, którzy dawali nam dobre wzorce. A on, uważam, dał mi jedne z lepszych wzorców. Pogrzeb odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 11 w kaplicy rzymskokatolickiego cmentarza przy ulicy Lipowej w Lublinie. Niemal każdy z nas pamięta go z ról Tadeusza Norka w Miodowych latach, Czerepacha z Rancza, czy z występów w programie Okienko Pankracego. Artur Barciś był gościem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubartowie 21 marca. Może ja sam na siebie machałem, żeby się zatrzymać? Nie machałem na ciebie, tylko do ciebie! Nie machałem tak, tylko tak! To był gest przyjaźni! Gest przyjaźni, to był nóż w plecy! Ten twój gest przyjaźni będzie mnie teraz kosztował 100 zł! Przepraszam, jeżeli ty nie potrafisz odróżnić gestu przyjaźni od noża w plecy, to my w ogóle nie mamy o czym rozmawiać! Któż tego nie zna? Lub tego. Jak Grek chce coś potwierdzić, to kiwa głową tak. A jak Bułgar chce powiedzieć dokładnie to samo, to kiwa głową tak. W życiu się nie dogadają. Dobra. Dla nas jest ważne, czego ci Bułgarzy od nas chcą. I to jest fundamentalne pytanie. No, wiadomo, czego chcą. Dobrze zarobić, rodzinę ustawić, no i tak dalej. Tego wszyscy chcą. A poza tym? Grilla, zimne piwo, potańczyć w dyskotece, trochę seksu i wakacje we Lidzie. Tego chcą. Reszta ich gówno obchodzi. Artur Barciś wcześniej zdobył dużą sławę dzięki Okienku Pankracego. Coś mi się zdaje, że mój pies ma dzisiaj muchy w nosie. Co? Co cię ugryzło? Od godziny się do mnie nie odezwałeś. Nic mnie nie ugryzło. Ani nie mam żadnych much w nosie. Aktorstwo to jest, jak mówiłem, ogromna paleta barw. I można występować na estradzie, można występować w teatrze, można występować, można śpiewać, można grać w filmie czy w serialu. I to jest inny rodzaj wykonywania tego zawodu. Więc jakby mi pan kazał wybrać tak, że muszę z czegoś zrezygnować, bo tak, to bym wybrał teatr. Dlatego, że teatr jest czymś zupełnie wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju. Nie ma czegoś podobnego. Podczas spotkania Artur Barciś opowiadał o swojej ścieżce kariery, a także o ciekawych wydarzeniach z jego życia. Mnie doświadczenie życiowe nauczyło tego, że nigdy nie wolno się załamywać, nigdy nie wolno wiedzieć, co będzie jutro, bo tego nie wiemy. I może być źle, ale może być też dobrze. A ja tak w życiu miałem, że było źle, a potem było dobrze, a potem znowu było źle, a potem znowu było dobrze. Teraz na szczęście jest dobrze. Zapraszamy Państwa do obejrzenia całości relacji ze spotkania tuż po wydaniu naszych informacji. Niesamowity człowiek, ciepły, dobry, otwarty tak naprawdę i ciągle zarażający dobrocią. I wydaje mi się, że takie osoby też ważne są, żeby były w Lubartowie, żeby pokazać innym, że możemy dzielić się i robić coś wspólne dobrego. Czesna wiosna to sezon, kiedy strażacy walczą z ogniem wypalanych na łąkach traw. Już teraz strażacy z lubartowskiej komendy wyjeżdżali aż 15 razy na tego typu akcje. Przypominamy, że wypalanie traw powoduje mnóstwo katastrofalnych skutków w przyrodzie, a do tego możemy ponieść karę nie tylko finansową. Wypalanie traw niestety rozpoczęło się na dobre, a ich rzekome korzyści to skutki powielanych przez wiele lat mitów. Nic bardziej mylnego. Wypalanie traw nie przynosi dobrych skutków ani w rolnictwie, ani w przyrodzie. Gleba się wyjaławia, następuje jej degradacja. Z tego powodu, że ta warstwa organiczna zostaje zniszczona. Ona się utlenia. Strażacy już mają ręce pełne pracy. Zgłoszeń o wypalanych trawach nie brakuje. W minionym tygodniu na terenie naszego powiatu strażacy wyjeżdżali 15 razy do pożarów traw i nieużytków. Pogoda się trochę poprawia, w związku z czym ten sezon na wypalanie traw no niestety, ale się rozpoczął. W całym kraju, tylko w ten weekend 18-19 marca strażacy wyjeżdżali ponad 1100 razy do pożaru tylko i wyłącznie traw i nieużytków. Warto zaznaczyć, że wypalanie traw niesie za sobą, poza ogromnymi zniszczeniami w środowisku, również
konsekwencje prawne. Artykuł 82, paragraf 1 kodeksu wykroczeń mówi tutaj o przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych. Za nieprzestrzeganie tych przepisów grozi kara nagany, kara lub kara grzywny. 20 marca w sali rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin ziemi lubartowskiej z Moniką Pawłowską, posłanką na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Adrianem Stępniakiem, dyrektorem zarządzającym programem społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Program ma na celu wspieranie budowy mieszkań społecznych na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach. Realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Program ma być jedną z form rozwiązania problemu dostępności tanich mieszkań. Najważniejszym założeniem jest pomoc osobom, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają tak zwaną zdolność czynszową. Ich dochody są za wysokie, aby mogły się starać o lokale komunalne oraz nie posiadają innych mieszkań. Problem jest taki, że nie ma mieszkań, bardzo często ciężko grunty. Każda gmina wchodząca do spółki w uchwale Rady Gminy określi zasady i kryteria naboru najemców. Jednak zgodnie z założeniami programu SIM pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno dziecko, a także osoby starsze. Czasami zdarza się tak, że miasta, gmina wstają w inwestycje, w ciągu 30 lat nie budowało się nawet mieszkania. Policjanci apelują o ostrożność. Jadąc drogą, która prowadzi przez las lub teren otwarty, pamiętajmy, aby zachować szczególną ostrożność. Często w tych miejscach można spotkać dzikie zwierzęta, które mogą gwałtownie wbiec na jezdnię, co może doprowadzić do kolizji, a nawet wypadku. 16 marca w godzinach wieczornych w miejscowości Kaznów Kolonia doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dzikiego zwierzęcia, z udziałem sarny. I tutaj pod przejeżdżający samochód marki Volkswagen wtargnęła sarna. Doszło do zderzenia pomiędzy zwierzęciem oczywiście i samochodem. W wyniku tej kolizji kierujący nie ucierpiał. Udało mu się samemu wyjść z samochodu. Następnie policjanci już bieg przyjechali, sprawdzili stan trzeźwości tego mężczyzny. No, okazało się, że jest trzeźwy. Na tym czynności zostały zakończone. Mamy teraz okres letni, mamy wiosnę i policjanci tutaj przypominają o tym, że zwłaszcza w tych rejonach, w rejonach takich leśnych lub takich dużych obszarów, pamiętajmy, że zwierzęta mogą migrować, mogą się przemieszczać, więc należy zachować szczególną ostrożność, takie bezpieczeństwo. Można zwolnić i po prostu zwracać uwagę na to, być czujnym, zwracać uwagę na to, co dzieje się naokoło nas. Nadleśnictwo Lubartów zaprasza rodziny z dziećmi, ale też wszystkich zainteresowanych na tegoroczną edycję akcji Posadź swoje drzewo. Wydarzenie odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 10 na terenie kwatery myśliwskiej Stary Tartak. A szczegóły tej akcji w poniższym materiale. Zapraszam wszystkich chętnych, rodziny z dziećmi oraz osoby indywidualne. Na uczestników oczywiście będzie taką atrakcją samosadzenie. Samosadzenie tych drzew. Następnie za kilka lat będą mogli przyjechać, sprawdzić, czy ich drzewa nadal rosną. Bo my oczywiście przez kilkadziesiąt lat będziemy dbać o ten młody las. Oczywiście ciepły poczęstunek, jakaś kiełbaska z grilla, ciepła zupa, ciepłe napoje, no i oczywiście duża dawka leśnej edukacji. Uczestnicy będą mogli zadawać nam pytania. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości na temat naszej pracy. Szczegóły wydarzenia wraz z mapą miejsca wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie facebookowej Nadleśnictwa Lubartów. Zakierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji i ucieczkę z miejsca zdarzenia odpowie 59-letni mieszkaniec gminy Lubartów. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. W ubiegłą sobotę około godziny 10.30 na ulicy Szaniewskiego w Lubartowie doszło do zdarzenia drogowego. No i jak ustalili wstępnie policjanci, 59-letni mieszkaniec gminy Lubartów, kierując Volvo, podczas manewru wymijania w sposób nieprawidłowy wykonał ten manewr, najechał na przejeżdżający samochód marki Renault. Tym Renault kierował 26-letni mieszkaniec gminy Firlej.
On podróżował z kobietą oraz małym dzieckiem. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia pomiędzy samochodami nikt nie ucierpiał wskutek tej kolizji. No i następnie tutaj w trakcie tego zdarzenia ten kierujący Volvo oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali go na pobliskim parkingu, wyczuli od mężczyzny woń alkoholu, sprawdzili stan trzeźwości tego 59-latka. No okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali tego mężczyznę, no wykonali wszystkie niezbędne czynności procesowe. No i ten 59-latek odpowie za spowodowanie kolizji, będąc w stanie nietrzeźwości, a także za ucieczkę z miejsca zdarzenia. Za powyższe grozi minimum 2 lata pozbawienia wolności, minimum 3-letni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, no a także wysoka grzywna. 20 marca w Lubartowie zostało otwarte biuro poselskie Jana Kantaka. Tuż przed otwarciem odbył się briefing prasowy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i wiceministra aktywów państwowych Jana Kantaka. Nowo otwarte biuro Kantanka znajduje się przy ulicy Legionów. Czynne ma być w każdy wtorek od godziny 8 do 15. Podczas spotkania z mediami politycy podjęli m.in. następującą kwestię. Będziemy bronić polskich lasów przed działaniami Unii Europejskiej, która chce przejąć zarząd nad lasami, tak naprawdę doprowadzić do bardzo poważnych, negatywnych skutków dla polskiej gospodarki leśnej, dla ludzi zatrudnionych w lasach, ale też i dla wszystkich tych, którzy z tych lasów korzystają. Bo nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, ale plany urzędników unijnych zmierzają do tego, aby Polacy nie mogli wchodzić do co trzeciego, mniej więcej ujmując, polskiego lasu. Nie mogli tam zbierać grzybów, nie mogli zbierać jagód, nie mogli z tych lasów korzystać, bo takie są ideologiczne założenia urzędników brukselskich. Nie ma na to naszej zgody. 19 marca, tuż przed godziną 6 rano, do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze altany pustostanu w Lubartowie. Szczegóły starszy kapitan Michał Mazur. 19 marca, tuż przed godziną 6 do naszego stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku w mieście Lubartów. Na miejscu okazało się, że płonie altana. W momencie dojazdu strażaków na miejsce cała konstrukcja była już objęta pożarem. Pożar ten zagrażał sąsiednim budynkom gospodarczym oraz garażowi, który znajdował się na działce. Strażacy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przystąpili do gaszenia, podali 2 prądy wody w natarciu na pożar. Pożar został sprawnie opanowany, dogaszony. Na szczęście tutaj obyło się bez żadnych osób poszkodowanych. A teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody na nadchodzący tydzień. W piątek 24 marca przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach 16 kresek powyżej zera, ciśnienie 1009 hektopaskali, a wiatr będzie wiał z prędkością 25 km na godzinę. Równie ciepło, bo 15 stopni na termometrach, ale już deszczowo będzie w sobotę 25 marca. Barometry wskażą 1006 hektopaskali, wiatr będzie słabszy 14 km na godzinę. Deszczowo będzie też w niedzielę i nieco chłodniej, bo 11 stopni na termometrach, będzie też wietrzniej. 25 km na godzinę z taką prędkością będzie wiał wiatr, a na barometrach zobaczymy nieco wyższą wartość 1019 hektopaskali. Deszczowo będzie też w poniedziałek. Na termometrach również 11 kresek powyżej zera, ciśnienie będzie niskie. 996 hektopaskali. Zimowa pogoda powróci do nas we wtorek, 28 marca. Słaby śnieg, taka jest niestety prognoza. Na termometrach zaledwie 1 stopień powyżej zera, ciśnienie 1013 hektopaskali. Równie chłodno będzie w środę. Deszcz ze śniegiem tego dnia jest przewidywany. Termometry wskażą 3 stopnie powyżej zera, ciśnienie 1014 hektopaskali. Nieco już wyższe wartości, mimo że pogoda nie będzie dla nas łaskawa, tak będzie w czwartek. 11 stopni na termometrach, deszczowo,
a na barometrach 1014 hektopaskali. Prognoza pogody przygotowywana jest we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu informacji. Dzieje się coś w Państwa okolicy? Zapraszam do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Dodatkowo wszystkie nasze materiały znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Zapraszam Państwa też na naszego Facebooka, kanał S Lubartów, i na nasz kanał na YouTubie, kanał S TV. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych wydań naszych informacji.